drodzy, dziś po raz pierwszy z głosem zaprezentuję Wam kilka podstawowych cięć nunchakiem. Takich typowo bojowych, prawda? Nie będziemy się tutaj bawili w jakieś akrobacje takie typowo artystyczne, tylko cięcia. Otóż pierwsze, zaczynamy. Trzymając tak nunchaku, nikt, żaden przeciwnik nie wie, z której płaszczyzny uderzymy. Czy z górnej, czy z dolnej. Rotację biodra mamy i rąk odpowiednią. Możemy uderzyć z góry, możemy uderzyć z dołu. Możemy uderzyć z góry dwa razy. Otóż, pokazuję pierwszy. Raz, wracamy. Raz, wracamy. Z góry możemy uderzyć jeszcze tak. Wracamy. Raz, wracamy. To jest drugie z góry cięcie. Z dołu markujemy uderzenie górą, markujemy, uderzamy z dołu. Wracamy. I tak samo. Markujemy uderzenie górą, uderzamy z dołu. Wracamy. I znów markujemy uderzenie góra, uderzamy z dołu. Uwierzcie mi, że po takim uderzeniu pękają najgrubsze kości. Następne cięcie. Zrobimy cięcie za szyję. Prosta sprawa. Trzymając nunchaku w ten sposób również uderzamy prostopadle górą. I tak samo przeciwnik myśli, że na tym już koniec, ale rotacja nunchaka idzie dalej i uderzamy jeszcze raz górą. Czyli tak i góra uderzenie. Z tej pozycji uderzamy raz za głowę, drugi raz. Z tej pozycji raz, drugi raz. I jeszcze raz. I możemy przejść z krokiem raz i drugi raz. To są potężne uderzenia. Nie wiem, czy ktokolwiek to zniesie. Cięcie dolne, które Wam zaprezentuję bardzo szybko. To zaraz zauważycie. No trzeba pocofniemy całkiem do tyłu. Jak samuraj miecz. Tu. I teraz. Stojąc tak przez krok. Tniemy. Góra. Wychodząc z tego. I góra. Wychodząc z tego. Jak miecz samurajski. Stoimy ładnie w rozkroku. Sztywno balans. I góra uderzenie. Nie bójcie się, panowie, że rozprujecie sobie jajka. Ale nic wam nie grozi, jeżeli odpowiednio chwycicie nunchaku. I cięcie. Zapewniam was, że przeciwnik nie ma szans przeżycia. Cięcia boczne. Raz, dwa. Cięcia boczne. Raz, dwa. Czyli jedziemy po przekątnej ciała. Przekątna ciała. I wracamy. Przekątna ciała. I można powiedzieć podbrzusze, klatka piersiowa, czy nawet głowa przy schyleniu przeciwnika. Góra, schylenie, uderzenie, powrót. To wszystko to są przejścia, takie zabawki, które możemy się bawić, ale najważniejsze w nunchaku są właśnie cięcia. Cięcia jak miecze. Pałki muszą wchodzić prosto, jak kij często. To tyle, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, tak głosowo. Natomiast dla mnie, jeżeli chodzi o nunchaku, zawsze ważne były cięcia, nie jakieś zabawy, powiedzmy o typu to też jest ważne, żeby zrobić przejście i przejść do innego uderzenia, ale jeżeli już chwycimy nunchaku, staniemy w obliczu zagrożenia, to nie ma zabawy. Musimy liczyć z przeciwnikiem jednym czy dwoma na kilka celnych uderzeń. Nunchaku jest precyzyjne praktycznie co do milimetra. Tak jak uderzymy, możemy świeczki nim gasić. I tak jak mówiłem, wchodzimy, jedna podstawowa zasada. Jeżeli chcemy zaatakować, to nunchaku trzymamy już bojowo tak. Nawet czekamy. Czekamy. Nic nie robimy, nie chodzimy, nie machamy, abyśmy go nie zgubili. W chwili zagrożenia chodzimy, czekamy, wtedy następuje atak. Jak kobra. Atak. 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 Najlepszy mistrz, nie wiem jaką może mieć pięść, siądzie od pierwszego uderzenia. Jeżeli nie będzie się spodziewał, zamarkujecie cios uderzenia strzału nunchakiem. Nie ma tutaj przeciwnika, który by nie poległ, a chirurdzy mają problemy potem, aby złożyć takie kości. Nie chodzi tu o to, aby uczyć kogoś rozwoju zabijania, ale taka chińska broń jest tak potężna, tak niebezpieczna,
ale i też potrzebna w tych czasach, gdzie ludzie już nie używają takiej broni, tylko do nas strzelają. Więc, zanim ktoś zdąży wyciągnąć spluwę, to mu ją elegancko wytrącisz. I na tym kończymy dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo. Robert Raffler.